Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, pani inspektor. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa serdecznie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Kilka dni temu w Warszawie miała miejsce uroczysta inauguracja. Pani na niej była. No właśnie, zapytajmy więc, jak będą te obchody wyglądały? No i jaki jest cel? Tak, no nie dalej jak kilka dni temu, dokładnie 7 stycznia tego roku, odbyła się bardzo uroczysta inauguracja, która wdraża Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin w roku 2020. Już w 2018 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2020 właśnie Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Czyli w sumie 2 lata jakby trwały przygotowania do ogłoszenia tego roku, tak? Tak, oczywiście. To jest olbrzymie przedsięwzięcie, które ma na celu, no i właśnie, co ma na celu ten Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin. Głównym celem Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest przede wszystkim podniesienie świadomości ludności na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona roślin może przyczynić się do wyeliminowania zarówno głodu, jak i ubóstwa, jak ogromny wpływ ma na ochronę środowiska, no i oczywiście na pobudzenie rozwoju gospodarczego. Wraz z początkiem nowego roku na całym świecie rozpoczynają się uroczystości, obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin ogłoszonego przez organizację ONZ. No to bardzo ważne sprawy, głód, ubóstwo, rozwój gospodarczy, powiedziałabym, no takie strategiczne może złe słowo, no ale bardzo ważne. Bardzo ważne. Obecnie co roku nawet około 40% światowych plonów ulega zniszczeniu przez właśnie organizmy szkodliwe dla roślin. W wymiarze finansowym trzeba o tym wiedzieć. Straty spowodowane przez choroby roślin, przez organizmy inwazyjne szacowane są na około 220 milionów dolarów, miliardów, tak, dolarów. A niewyobrażalna kwota, niewyobrażalna. Ogromne kwoty. Same szkodniki inwazyjne powodują straty na około 70 miliardów dolarów. Za sprawą intensywnej wymiany handlowej, jak również wymiany takiej turystycznej, ruchu turystycznego, organizmy szkodliwe przenoszone są po całym świecie i mogą się bardzo szybko przemieszczać. I tutaj dodatkowo odczuwalne już na całym świecie zmiany klimatu, jak również właśnie sprzyjają rozprzestrzenianiu i zadomawianiu się nowych gatunków organizmów szkodliwych, co stanowi ogromne zagrożenie dla produkcji roślinnej. Czyli jak słyszymy, ten Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin będzie poruszał w sumie wiele aspektów też naszej działalności, naszego życia. No właśnie, jak to będzie organizowane, jak to będzie wyglądało na przykład w naszym województwie? To znaczy, muszę jeszcze dodać, że rośliny są fundamentalną częścią naszego życia. Musimy to sobie powiedzieć, życia na ziemi. Może trochę uprzytomnić, tak, prawda? Troszkę, bo przyzwyczailiśmy się, że są, ale sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo są ważne. My chcemy tutaj powiedzieć, jak ogromny wpływ mają rośliny na życie człowieka i jak są bardzo ważne dla niego. W końcu bez nich nie mogłoby istnieć większość form życia. To one właśnie, pochłaniając ogromne ilości dwutlenku węgla, wydalają tlen, produkują tlen, którym my tak naprawdę oddychamy. Podstawa. Stanowią one, tak jest, stanowią dla nas żywność w ogromnej skali, stanowią pożywienie również dla zwierząt. One również kształtują środowisko naszego życia, oddziaływując na warunki klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenie, jak również hałas. Także to ogromne znaczenie mają dla naszego życia rośliny i ogromny wpływ na nasze życie. No dla nas również w takim kontekście na przykład leki, odzież. Tak jest, tak jest, leki, odzież, ale rośliny są również ozdobą, powiedzmy sobie otwarcie. No kto nie lubi mieć kwiatka kto w pokoju, nie lubi, prawda? Mieć kwiatka w pokoju, czy też w swoim ogródku, upiększając oby ich go. Jak najwięcej. Tak jest. Pani inspektor, a zatem obchody, jak będą wyglądały? Obchody. Wojewódzki inspektorat. Ja powiem w obliczu naszego województwa, bo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa to jest
ten cały nasz twór, mhm. tak, który właściwie zainicjował to tutaj Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin na terenie naszego kraju. I my, podległe jednostki, wojewódzkie inspektoraty, będziemy obchodzić ten Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin we własnych województwach. My tutaj na Opolszczyźnie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przygotowuje i koordynuje szereg działań promujących właśnie Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin. I tak, po pierwsze, będziemy organizować dni otwarte w naszym inspektoracie, podczas których zostaną zaprezentowane pokazy pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w Opolu oraz będą odbywać się spotkania z ekspertami, zatem z pracownikami naszego inspektoratu, naszymi lekarzami roślin, bo trzeba pamiętać, że weterynarze to lekarze zwierząt, a pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa to po prostu lekarze roślin. Będziemy prezentować różne wystawy, ekspozycje, będziemy chcieli przedstawić filmik na temat tego właśnie lekarza roślin, jak on pracuje na co dzień, jak ważną pełni rolę dla inspekcji. Uczestnikom dni otwartych zostanie umożliwione również zwiedzanie laboratorium, pracowni oceny nasion naszego inspektoratu. Ponadto podczas tych dni otwartych w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu na ulicy Wrocławskiej 172 będzie można obejrzeć wystawę tematyczną oraz tą ekspozycję ilustrującą historię rozwoju ochrony roślin i nasiennictwa na terenie naszego województwa. A kiedy te dni otwarte? Jeszcze nie mamy konkretnych dat, ale w możliwie najbliższym czasie, jeżeli je ustanowimy, na pewno zechcemy się z Państwem podzielić na temat tego, w jakich terminach się one odbędą. Chcę jeszcze dodać, że oprócz tych dni otwartych będziemy chcieli zorganizować cztery konkursy. Pierwszy z nich dla najmłodszych, dla przedszkolaków. Będzie to konkurs plastyczny pod tytułem Barwy Wiosny, właśnie przeznaczony dla tych dzieci najmłodszych, gdzie będziemy chcieli spojrzeć na otaczającą nas przyrodę przez pryzmat właśnie oczu tych najmłodszych. Dla szkół podstawowych zorganizujemy również konkurs. To będzie konkurs na najładniejszy zielnik, który będzie nosił nazwę Roślinność Opolszczyzny. Szkoły ponadpodstawowe będą mogły przystąpić do konkursu na temat wiedzy, od pola do stołu, gdzie będą mogli wykazać się wiedzą z zakresu zarówno zdrowia roślin, jak również ochrony roślin. Ten konkurs będzie już ogłoszony w przyszłym tygodniu. Będziemy prosili również radio, żeby rozgłośniło tą wieść na Opolszczyznę. Tak. I kolejny konkurs, to ostatni, to będzie konkurs fotograficzny i ten będzie już skierowany do wszystkich, tak, do wszystkich uczestników, do wszystkich, którzy są tym zainteresowani. Będzie on nosił nazwę Opolskie Rolnictwo w obiektywie i to jest skierowane do wszystkich osób wrażliwych na piękno naszego regionu. Do każdego, kto potrafi zrobić zdjęcie po prostu. Oczywiście, oczywiście. No to szeroko. Bardzo szeroko, tak, będziemy działać, ogłaszać wyniki, będziemy z kolei na konferencjach, które zostaną zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, na których również będziemy chcieli promować wiedzę dotyczącą zarówno zdrowia roślin, jak i jej ochrony. Pani inspektor, sprawdziłam jeszcze na stronie inspektoratu, że prowadzą Państwo szkolenia dotyczące nowego prawa właśnie w zakresie zdrowia roślin. Dokładnie 14 grudnia 2019 roku wyszło nowe prawo zdrowia roślin, które promujemy podczas serii szkoleń. W zeszłym roku odbyło się 3 takie szkolenia dla przedsiębiorców, dla tych osób, które zajmują się produkcją roślinną.
I ponieważ jest odgłos z terenu, że jeszcze chcemy tych szkoleń, chcemy więcej, w związku z powyższym już we wtorek 14 i tu z tego miejsca chciałam poinformować wszystkich zainteresowanych, że 14 stycznia o godzinie 10 w Izbie Rolniczej w Opolu odbędzie się czwarte szkolenie kolejne dotyczące właśnie nowego prawa zdrowia roślin. A będzie jeszcze więcej? Które serdecznie zapraszam. Jeżeli będzie zainteresowanie, jak najbardziej inspekcja jest otwarta na to, żeby propagować informacje dotyczące tak ważnych kwestii, które to właśnie związane są ze zdrowiem roślin. To na razie zapisujemy w kalendarzu 14 stycznia. Ja pani bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Izabela Kik, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie pani redaktor, dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim państwu. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.